Dla mnie to, co się stało, jest absolutnym skandalem. Ale nigdy nie widziałem, żeby nasza drużyna i nasi członkowie sztabu, ludzie zarządu, byli atakowani przez służbę ochrony i policję. To jest coś, co mi się wydaje, że nie miało precedensu na skalę światową. To jest cios dla nas, coś takiego, że ktoś podważa tą pracę i wtedy zostałem po prostu brutalnie uderzony ileś tam razy. I to jest coś, czego my nie odpuścimy. Ja jestem w ogóle zszokowany całą tą sytuacją. Myślę, że dobrze, że prezes wystąpił, prezes Mioduski. Dlaczego? Bo warto zabierać głos w swojej sprawie, żeby wytłumaczyć świat, tak? Bo widzimy, też prezes mówi o tym, jak próbują dzisiaj Holendrzy narzucać swój punkt widzenia, prawda? Natomiast nie, słuchaj, pracuję jako dziennikarz ponad 30 lat. Ja w życiu się nie spotkałem. Słuchaj, piłkarze są najczęściej oddzieleni od świata. Po to jest właśnie policja, funkcjonariusze jakby ochrony, prawda, stewardzi, wszyscy oni mają służyć temu, żeby izolowana była drużyna. No to jest absolutnie niespotykana sytuacja w mojej reporterskiej karierze. Ja tam nie byłem na miejscu, ale wiesz, byli moi ludzie, koledzy, dziennikarze i jakby po prostu jestem w szoku. Po tym, co usłyszeliśmy od prezesa Mioduskiego, wypada tylko przyklasnąć. Pełna prawda, 100% racji właściciela Legii. Byłem w Alkmaar, widziałem to, co się działo i opisuję wydarzenia sportowe przeróżne. Mecze, biegi narciarskie, skoki i różne inne dyscypliny od ponad 30 lat, ale z czymś takim, z takim chamstwem, z taką agresją, taką arogancją, butą, która dotknęła nas w Holandii, się nie spotkałem. Jeden z największych skandali, jeśli największy skandal, jaki widziałem na oczy. Pełna odpowiedzialność za zdarzenia na terenie stadionu ponosi klub gospodarza. I klub gospodarza odpowiada nie tylko za zachowanie swoich kibiców, ale również przedstawicieli oficjeli, jak również wszystkie osoby, które są zatrudniane przez klub w zakresie organizacji meczu, czyli służby porządkowe. Więc tutaj ta odpowiedzialność za zachowania osób zatrudnionych przez klub gospodarza jest pełna. I ja mogę tylko wskazać, że obecnie zbieramy materiał dowodowy, który przekażemy UEFA, która to UEFA oceni, w jakim stopniu nastąpiły naruszenia. Ja tylko chciałbym też wskazać, że to klub gospodarza ma obowiązek współpracy z policją w taki sposób, żeby zapewnić bezpieczeństwo kibicom gości, jak również przedstawicielom drużyny gości. To jest taki nasz drugi cel od wczoraj, żeby doprowadzić do sytuacji, że UEFA pozna wszelkie okoliczności wczorajszego meczu. Pierwszy cel to oczywiście najważniejszy dla nas i klub od razu podjął działania, to jest wsparcie prawne dwóch naszych zawodników, którzy zostali w Holandii. Przede wszystkim chodziło o to, żeby znaleźć i zatrudnić lokalnego holenderskiego prawnika znającego przepisy obowiązujące w Holandii. Udało nam się taką osobę zatrudnić i od dzisiaj pełne wsparcie prawne w każdej czynności przed organami publicznymi w Holandii nasi piłkarze mają. Także to największy cel, czyli jak najszybszy powrót naszych piłkarzy do Polski. Mam nadzieję, że dzisiaj bądź jutro się zrealizuje. Myślę, że UEFA po pierwsze musi wszcząć jakąś procedurę bardzo konkretną, żeby wyjaśnić dogłębnie te zdarzenia, bo jeśli dwóch piłkarzy Legii zostaje aresztowanych de facto, czy zatrzymanych do wyjaśnienia, tak? No to jest bardzo poważna sprawa. Też wydaje mi się, że tak jakbyśmy spojrzeli na historię rywalizacji w europejskich pucharach, to nie wiem, no to jakiś ewenement w tej historii współczesnej, żeby dwóch piłkarzy klubu gości nie wróciło do kraju po meczu, bo jest w areszcie śledczym. Nie wiem. No to jest po prostu coś nieprawdopodobnego. No wysokiej kary finansowej, bo chyba tylko to UEFA może zrobić, ukarać Alkmaar wysoką karą finansową. Nie wiem, może jakiegoś specjalnego, to już trochę pół żartem, szkolenia, jak organizować mecze międzynarodowe, bo to po raz kolejny władze Alkmaar przerosło, tak? Kilka miesięcy temu przy okazji półfinału Ligi Konferencji Europy z West Hamem też doszło do awantur, tylko że wtedy była czynna napaść kibiców holenderskich na kibiców angielskich, tak, na sektorze VIP-owskim i wielki skandal z tego wyniknął. To Alcovera nie będzie na pewno, bo to nie miało wpływu na wydarzenia boiskowe, ale rzeczywiście no i przede wszystkim oczekiwałbym ze strony AZ Alkmaar naprawdę głębokich przeprosin dla wszystkich z Legii, bo takie słowo przepraszam
ono niewiele kosztuje, a bardzo wiele znaczy i po prostu powinni Holendrzy przyznać się do winy. UEFA została poinformowana o całym incydencie przez naszą stronę. Zaraz po tych wydarzeniach przedstawiciele klubu, klubowy prawnik, osoba odpowiedzialna za kontakty z UEFA udały się do biura tak zwanego security officera, któremu została zrelacjonowana ta sytuacja. Z tego co wiem, nasza relacja została uwzględniona w raporcie UEFA z tego meczu, także mam nadzieję, że Europejska Federacja przyjrzy się tym wydarzeniom. Natomiast nie mieliśmy do tej pory żadnej reakcji ze strony naszego rywala z AZ Alkmaar. Ich przedstawiciele również nie pojawili się w sąsiedztwie drużyny, piłkarzy. No jest to sytuacja niespotykana. Trudno mi w tej chwili mówić o konsekwencjach. Przede wszystkim zależy nam na tym, żeby nasi zawodnicy Radovan Panków i Josue wrócili do nas jak najszybciej. W niedzielę mamy bardzo ważny mecz z Rakowem Częstochowa i no zależy nam po prostu na ich obecności. Moje osobiste zaskoczenie jest takie, że jak prezes wskazał do dzisiaj, do momentu konferencji nie było żadnej reakcji ze strony klubu gospodarza. Tak jak wskazywałem, po stronie klubu gospodarza są te obowiązki regulacyjne. Bezpieczeństwo i porządek na stadionie, ale co więcej, z takiej zasady powszechnie przyjętych, szczególnie w Polsce, bardzo, bardzo szanowanej zasady gościnności, w przypadku takich sytuacji no pierwsza jest reakcja wyjaśniająca. Jak to prezes kazał, do dzisiaj, do momentu konferencji tych informacji żadnych nie otrzymaliśmy. Trudno to ocenić, ale mam wrażenie, że po prostu będzie druga strona przedstawiała tę sytuację w sposób trochę odmienny. Standardowo takie postępowania pomeczowe, dyscyplinarne mają miejsce do 2 tygodni. Niemniej jednak to wydarzenie jest bez precedensu. Nie przypominam sobie w sytuacji, w której prezes klubu, jak to na tych filmikach możemy zobaczyć, został zaatakowany przez przedstawicieli służb porządkowych na terenie stadionu. Także myślę, że to postępowanie będzie dłuższe. Niemniej jednak mam nadzieję, że uda się to wszystko rozstrzygnąć do naszego meczu rewanżowego z klubem z Alkmaar. Nie miał w ogóle żadnego podłoża kibicowskiego. Nie było żadnych prowokacji, żadnych raz, żadnych petard hukowych, obraźliwych piosenek, czegokolwiek, ponieważ kibice Legii żyją w zgodzie z Ado Den Haag, a Ado Den Haag ma pakt o nieagresji i wzajemnym takim respekcie z AZ Alkmaar, ponieważ kiedyś jak zawalił się dach stadionu AZ, to przez wiele miesięcy swoje spotkania, kiedy trwał remont, AZ grało na obiekcie, a do Den Haag w Hadze, więc nie ma tutaj mowy o jakiejkolwiek niechęci. Niemożliwe jest, by gość, który dziś ma podobno wstrząśnienie mózgu i złamaną rękę w łokciu, doznał czegoś takiego, bo świadkowie, którzy widzieli sytuację między nimi a Pankowem, bo najpierw serbski piłkarz został odepchnięty, potem Serb odepchnął jego, on się otrzepał i dalej stanął do walki zaczął dokazywać, więc nie sądzę, by ze wstrząśnieniem mózgu i ze złamanym ręką w łokciu nadal był nadaktywny, nadpobudliwy i agresywny. Policjanci otoczyli autokar klubowy w pewnym momencie wraz z tarczami dość sporych gabarytów i wtedy doszło do przepychanki z piłkarzami, ze sztabem. Tam również obecny był prezes Miodłowski, który nagrywał przebieg wydarzeń. Telefon został mu wytrącony z ręki, parę razy był przepchany. Na szczęście nic poważnego się nie stało. Choć z tych obrazków, które widzieliśmy, które krążą po internecie, można domniemywać, że niewiele brakowało. Widzieliśmy tą nieprawdopodobną agresję policji, tak, w stosunku do człowieka, który moim zdaniem chciał tylko wyjaśnić kwestię. Wiesz, dzisiaj Dariusz Miodłowski powiedział bardzo ważne zdanie na tej konferencji. Jeśli tworzy się atmosferę grozy, to trochę się powoduje tą grozę i pytanie, jaka była intencja. Jeśli burmistrz miasta mówi, że ona sobie nie życzy Polaków, no to jest skandaliczne publiczne zajęcie stanowiska przez taką burmistrz, które powoduje też od razu eskalację. Służby od razu inaczej podchodzą. Ale na jakiej zasadzie? No to jest, ja rozumiem, że Królestwo Niderlandów to jest państwo prawa, tak? No to jest skandaliczna wypowiedź wymierzona w obywateli. Równouprawnienie jest w Unii Europejskiej. Tak samo Holender powinien być traktowany jak Polak, Polak jak Holender, tak? I to bardzo mi się podoba też nastawienie prezesa Miodłowskiego, że on zaprasza jakby kibiców z Holandii tu do Polski, żeby zobaczyli, jak normalnie można być potraktowany. Przecież kibice Aston Villa na Starówce obsiedli całą Starówkę,
piękny dzień spędzili w Warszawie, może trochę mniej piękny z punktu widzenia wyniku, ale jeśli chodzi o emocje, o przeżycie, o doświadczenie stolicy Polski, prawda, o zobaczenie meczu na Legii, to doświadczyli jednego z piękniejszych pewnie dni w swoim kibicowskim życiu. Wydaje mi się, że można mówić o pewnego rodzaju dyskryminacji. Proszę sobie wyobrazić, że nawet przedstawiciele klubu, którzy uczestniczyli w oficjalnej delegacji, wykonywali obowiązki służbowe, w dniu meczu byli zatrzymywani przez policję, legitymowani i grożono im transportem do Hagi, skąd kibice Legii, co też jest kuriozum, mieli odbierać swoje bilety. Jest to sytuacja bezprecedensowa, no uczestniczy przez ostatnie kilkanaście lat, no w ponad 100 meczach w europejskich pucharach nigdy taka sytuacja nas nie spotkała i no nie wyobrażamy sobie, jak do niej mogło dojść. Nie miała żadnego uzasadnienia, cały incydent wydarzył się godzinę po meczu, na pustym stadionie, na pustym parkingu, nie było żadnego zagrożenia, nic co mogłoby uzasadniać taką interwencję. Chcemy zagrać to spotkanie, oczywiście drużyna, sztab bardzo przeżywa tę sytuację, będziemy musieli uczyścić głowy, ale myślę, że to co się wydarzyło będzie takim kolejnym czynnikiem integrującym zespół i mobilizującym. Mamy ogromne poczucie jedności. Wszyscy piłkarze, członkowie sztabu są myślami z tymi zawodnikami. Tak jak wspomniałem, liczymy na ich jak najszybszy powrót. No i zależy nam na tym, żeby przed kompletem publiczności w niedzielę zaprezentować się z jak najlepszej strony pomimo tych okoliczności.